Także Tibia, dzisiaj na celowniku zajmiemy się jednym zadaniem, które jest dostępne na oto tutaj wyspie. Zadanie można robić co 20 godzin. Taki mamy cooldown, żeby zrobić to pojazd następny. No i w tym odcinku chciałem Wam w ogóle opowiedzieć, jak to zadanie zrobić. Mało osób wydaje mi się, że to robi, a myślę, że warto. Zadanie nie jest trudne, ale wymaga trochę czasu, gdyż jeden błąd sprawia, że przegramy, więc po prostu musimy codziennie chodzić i w dzień uczyć się tego zadania, żeby później to nam się wbiło do głowy i byśmy potem mogli codziennie sobie łatwo zdobywać te 200 punktów. Te nasze punkty są potrzebne, żeby zdobyć nasz Raskahon Backpack, czyli to jesteśmy na tej wyspie Raskahon. Tutaj też są ta misja z serkami, tam też możemy zdobywać te punkty, ale no jak wiecie, nie codziennie robi się te serki, mało jest chętnych już na to zadanie. Więc żeby tutaj pozdobywać jakieś dodatkowe punkty, nie robiąc tych serków, no to właśnie zajmiemy się tym zadaniem tutaj, które nazywa się podstęp. No i na to zadanie mamy 5 minut, żeby to wykonać i musimy tutaj iść według tej mapki, która jest opisana na Wikipedii. Quest to jest Pirate Tile Quest. To jest cały quest w ogóle, żeby dostać na tą wyspę. No jak sobie tam nazbieracie trochę punktów, no to będziecie mogli iść na kolejnego, na ten Tuheda i potem na tego Admirala, a potem w ostateczności. No i te punkty łatwo sobie tutaj można zrobić codziennie. Na Tigrobedzie jest opisana mapka, ja już kilka dni próbuję robić to zadanie, no od kilku dni mi się udaje codziennie to zrobić. Na początku było dużo problemów, bo trzeba po prostu sobie patrzeć jednocześnie na mapkę i tutaj na to i no mamy tylko 5 minut, więc musimy no troszkę powiedzmy szybko to robić, aczkolwiek nie za szybko, żeby nie skończyć źle na tym zadaniu. Więc to jest tutaj takiego ważnego. Aha, tu się też można schować. Bo i nie. No, także tutaj przechodzimy sobie do tego zadania. Jesteśmy na tej wyspie Raskahon. Możemy się stąd dostać z Benole. Jeśli też mamy odpowiednią ilość punktów i mamy ten skrót odblokowany, czyli piszemy tam do NPC-ka hi, scroll i yes. I możemy się udać właśnie na tą wyspę. Ja już tą mapkę mniej więcej mam z pamięci. Na początku jak się uczyłem to robić, no to na telefonie sobie zgrałem zdjęcie i telefon miałem tutaj koło klawiaturki i patrzyłem na mapkę i tutaj chodziłem sobie razem z tym, żeby patrzeć mniej więcej jak tam iść. Bo tutaj na mapka jest tak oznaczona, że po prostu trzeba tak iść jak jest tutaj na mapce. Więc tam są giepeczki ustawione z trasą i wystarczy iść po tych giepeczkach i przejdziemy tą trasę, no ale tutaj nie zawsze się to uda, bo mogą nam poprzeszkadzać właśnie te mobki, co tam są. I też mi się to nie zawsze udaje, mimo że ostatnimi dniami już wiem jak to robić, ale no czasem się właśnie może tak zdarzyć, że mogę tego nie zrobić, bo się to wszystko nie zgrało, że tak powiem. Schodzimy sobie tutaj, idziemy do tych piratów i schodzimy tutaj. Tak naprawdę na ten poziom minus drugi. Gdy będziemy robić skróta na tą wyspę, no to po prostu stąd przyjdziemy, bo tam są te spiderki, co kiedyś nagrywałem o tym filmik. No i wchodzimy na teleportu. Wiadomo, na początku trzeba zagadać z NPC-kiem, ale cała rozmowa jest na Tibiopedii, więc nie będę je przedstawiał. Zajmiemy się tym zadaniem. No jest tu ten standardowa dźwignia, tyle że na 3 osoby, nie na 5. No i możemy sobie kliknąć. Ja sobie jeszcze tylko zapiszę cooldown. To będzie na to 18:16, co 20 godzin możemy to robić. No jest to duży cooldown, zwłaszcza, że codziennie chcemy się uczyć tego robić, a musimy czekać i zapamiętać sobie to, co było dzień wcześniej, żeby w następnym dniu poprawić swoje błędy, jakby. Także no to też nie było proste, no ale no tam 2-3 tygodnie i myślę, że każdy sobie to ogarnie. No zależy, jak szybko takie rzeczy ogarniacie. Ja na początku trochę źle to przyznałem i źle to rozumiałem tego questa i za długo stałem na questie i mnie po prostu wywaliło. Mamy 5 minut, żeby to wykonać, czyli 300 sekund, czas się nam odmierza. No i przechodzimy sobie do sedna, ja tam mniej więcej będę tłumaczył, co trzeba zrobić. Przeciągamy sobie oto tą dźwignię. I uwaga, tutaj od razu nam się czas wyświetla, mapka jest taka. Idziemy sobie tutaj, podchodzimy, stajemy tak. Jak staniemy tak, to nie będziemy widzieć, co jest na górze. Musimy stanąć sobie tutaj i widzieć, gdzie chodzi ten mobek tutaj. On musi być właśnie w tamtym miejscu, żebyśmy mogli skoczyć do góry.
A ten mobek, który jest tutaj, musi być na dole, więc to te dwie rzeczy muszą się zgrać w tym momencie. Najlepiej sobie na klawiaturze wyłączyć numlocka. Schodzimy teraz szybciutko. Tutaj teraz w dół, wszystko się zgrało. I teraz szybko do góry, cyk, bo tu jest kolejny mobek, który będzie nam przeszkadzał. Czyli musimy jakby z tego miejsca zdążyć tutaj wyjść. Jeśli nie zdążymy i coś się wydarzy, ten mobek będzie nagle tutaj, a my będziemy tutaj, no to warto sobie tutaj na tej ostatniej kratce stanąć na samej górze, gdyż mobki nie zajdą na tyle wysoko, żeby nas wyrzuciło z pokoju. O, tutaj mobek był tutaj, my byliśmy tutaj, więc kratkę tam jeszcze w lewo i będziemy bezpieczni, mobki po prostu zejdą w dół i się nic nie wydarzy. My już możemy sobie schodzić. Uwaga, teraz idziemy numlokami. No i tu się światełko oświeciło. Ale możemy się chyba tutaj schować. O, dobrze, schowaliśmy się. Nawet tego nie wiedziałem, że można się tutaj schować. Idziemy sobie tędy. Tutaj warto na skosy wszystko robić. Nawet nie wiedziałem, że można się tam schować, bo zwykle to robiłem tak, że na styk wchodziłem tam do tego, no ale to też ważne. Też to odkryliśmy teraz, więc fajnie. I teraz według mapki idziemy sobie tutaj. Możemy być tylko kratkę od mapka odstawienie, czyli jak wejdziemy tutaj, to nas wywali już, bo nas tutaj chroni tego miejsca. Musimy sobie stanąć równie z tą kratką, gdzie są te kolce takie. I teraz dwie kratki robimy do góry. Następnie idziemy dwie kratki w lewo i od kamyka robimy kratkę w dół po skosie. I teraz idziemy dwie tutaj i czekamy. Tu jest światełko. Nie możemy przejść, jeśli światło się świeci. Tak samo sytuacja była w tamtym miejscu. Tam jak też się świeciło, no to też musimy poczekać, aż się po prostu to zgasi. No i teraz się zgasło. Możemy zejść, ale tu uwaga, bo mobek tam idzie, więc musimy się wrócić. Musimy zaczekać, aż mobek się wróci, bo to by nas wywaliło. Ale znowu się światło zaświeciło. Także musimy poczekać, aż się zgasi. Ja nie wiem, czy ja zdążę sam to zrobić, bo na tym tłumaczeniu troszkę mi schodzi, ale myślę, że zdążę. Dobra, schodzimy teraz. Jak miga, to możemy już iść bez problemu. No i tak, szybko, uwaga. Dobra, tutaj też schodzimy, cyk, 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 idziemy tak. I teraz stajemy równie z tą kratką, gdzie jest tak, nie wiem jak to nazwać. Idziemy dwie kratki po skosie w dół, raz, dwa. I teraz w lewo schodzimy tutaj. I teraz tu, gdzie jest drewno, stajemy, robimy dwie kratki po skosie do góry, raz, dwa. I teraz możemy szybko przebiec, bo zgasło światło. Zgasiło się. Pamiętajcie, to i tamto jednocześnie się gasi, więc nie ma tak, że jedno zgaśnie, drugie się oświeci. Obydwa gaszą i to też jest zgaszone. Więc możemy szybko z tamtego miejsca przejść tutaj. To się już zgasiło. Idziemy tutaj. I teraz mobek musi być na dole. Szybko, cyk, bo mamy już mało czasu. No, jesteśmy już blisko końca. Teraz to kolejne światło i mobek tutaj chodzi, który nas wywali. Światło się gasi. My wchodzimy i cyk. Nawet jak się miga, to możemy już wchodzić. No i tu wchodzimy tak. Jesteśmy koło beczki, robimy tak, tak i tak. I teraz jedna kratka po skosie. Tu uwaga, kolejne światełko nas może wywalić. Czekamy, aż się zgasi. Mamy 70 sekund, więc to jest dużo. Czekamy, aż się zgasi. Maksymalnie na prawo idziemy. Cyk. Dobra, i teraz tutaj cyk. I ostatnie światełko. Poczekamy, aż się zgasi i wchodzimy do teleportu. No i tu uwaga na tego mobka, więc też na skosy będziemy chodzić. Światło się gasi. Idziemy sobie, robimy sobie skosa do góry i potem, znaczy w lewo do skosa i skosa w prawo do góry i wchodzimy do teleportu. 50 sekund nam zostało. Teraz już się czas nie odlicza, ale trzeba sobie kliknąć na skrzyneczkę i mamy successful, mamy 200 punktów. Udało się to fajnie zrobić. Nie wywaliło mnie, nie popełniłem błędu. Wszystko się zgrało. Także polecam wam robić to właśnie to zadanie. Jest bardzo łatwe. W początku faktycznie trzeba się tego nauczyć. Jakąś mapkę sobie podpalajcie gdzieś, żebyście to widzieli jednocześnie i potem z pamięci już po jakimś czasie będziecie to robić. Ja też to robię teraz właśnie z pamięci. Nie odpalę mapki, bo już mam ją jakby w głowie. Także taki poradnik ode mnie, jak właśnie zrobić to zadanko. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Dajcie znać, czy w ogóle robicie to zadanie, bo wiem, że mało osób to robi. No zachęcam do robienia. Można to robić we 3 osoby, ale to jakby ani ty, ani ktoś nie pomoże ci w robieniu tego. Także po prostu to jest tylko to, że wchodzicie jednocześnie i sobie to sami ogarniacie, bo ani ja, ani ktoś inny, kto z wami pójdzie, nie wspomoże wam, żeby to zrobić. Jak
Cię wywali, to cię wywali. To tylko od ciebie zależy, czy nie popełnisz błędu. Także warto się tego nauczyć i sobie robić i możemy sobie zbierać punkty na Raskofon Backpack. I tutaj mamy 200 punktów, żeby tego Raskofon Backpack zdobyć. Zauważcie, że gdybyśmy robili w dzień tego to zadanie, które wam przed chwilą przedstawiłem, to możemy sobie zrobić fajne obliczenia. Ja tu mam ich troszkę punktów, ale no nie jest tego aż tak dużo. Last pointy. Mamy 4100 punktów. Żeby tego naszego akcesoriusa Raskahon Backpack zdobyć, potrzebujemy 15 000 punktów. Mamy 400. Więc gdybyśmy sobie zrobili obliczenia, zaznaczając, że mamy 0 punktów i zaczynamy dopiero do questa, to możemy sobie zrobić fajne obliczenia, że robimy 15 000. 15 000 podzielić na 200 punktów i to mamy 75 dni. Czyli to mamy tak 2,5 miesiąca. Do 3 miesięcy powinniśmy mieć backpack. 75 dni równe by nam to zajmowało, gdybyśmy właśnie robili tutaj od zera i zbierali te 15 000 punktów. Ja mam już 4100, więc 15 000 punktów minus 4100. Mamy 10 900 podzielić na 200 punktów dziennie. To jeszcze mam 54 dni, czyli to jest ponad, no załóżmy te 2 miesiące, zaznaczając, że codziennie będzie mi się to udawało, ale no też nie zawsze mi się to uda, no bo jak już wspominam, no nie zawsze to jedno z drugim się zgra, żebyśmy to wszystko zdążyli. Ale no warto sobie tam jednak zaczekać te kilka sekund, bo się nic nie stanie, a możemy sobie fajnie to skończyć. Poglądajcie sobie parę razy ten mój filmik. Na mapkę spójrzcie. No i próbujcie też sami robić tego questa. Dajcie znać, czy wam się to udaje i ile razy próbowaliście to zrobić, bo ja na początku długo. Więc tyle było ode mnie. Dzięki za oglądanie tego odcinka i zapraszam do oglądania kolejnych. Do zobaczenia. Pa, pa.